Dobra, to wykonaliśmy, to też, to nie i to nie. Chyba kilka naraz wykonamy, nie? Life. A to jest daleko? To jest na mapie. Nie no, damy radę. Po prostu trzeba rolować chyba dosłownie każdemu na plecy. Nieważne, czy to potwór, człowiek, nieludź. To już wiesz, jak się czuję, jak się czułem widzowie, jak miał być syn za dwa dni, a wracasz. Ale jak? W sensie? Ale jest na razie, no. Chyba to chodzi ci o tą awanturę. A właśnie, a do ciebie Blackbird coś gadali? Co do tej awantury? Bo może do ciebie się odezwali. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. No chyba tak jak mówiłeś. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert. Trójkę to mogą mnie przyjąć. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Ratować pieska. Coś się zbliża. Ratuj! Zapłacisz mi swoim dzieckiem. Znaczy niespodzianką. Więcej was matka nie miała. Zostaw go, szmato! Save. A okej, okay, Blackbo. A co, będziesz przedłużał z nim, czy ty z nimi, czy ty właśnie chcesz z kimś innym? Co z tym pioskiem? Czekaj. Pokonaj nekery najpierw, jest? Tu nie ma żadnych już nekerów. Co się stało? Ach, ty gówno jadzie. Piesek! Piesek! O 7. Czekajcie, ale jest pokonaj na Kerry. To się jakoś odblokuje, czy... Czy ja mam się wpieprzać? Bo nie wiem. Bo się wpieprzamy tam. Dobra, wejdźmy. To są te ruiny, co miało być nawiedzone? Ty no, dalej jest ten pokonaj Nekery. Coś się zacięło? Się okaże, że zrobię questa, jeszcze idzie pokonaj Nekery. Popieprzy mnie zara.
Oj. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Zadzwonię za 2 lata, jak się... No tak, Blackblown, to mógł być nawet bot, bo teraz tych botów to tyle, że wiesz... Oni są po rypadzie, ja bym się nie zdziwił, jakby to boty, a nie ludzie. Akt szpitala? Akta szpitala? Co to jest? Zdychaj. O kurde, co tu się dzieje? Jakie tu jest tanki w dupę? Dead. Pary! Co pary? Te pary to jest chyba trolling. Po co ja to dodawałem z kim? Rozumiesz, że ja mogę jak sparuję, to się mobek odznacza i nie mogę go drugi raz sparować. To jest w dupę takie oszustwo pieprzone, to parowanie. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Nie wiem, widzę, ale pary jest jakieś spieprzone, no. Czemu on się odznacza, jak... Ty, nie wziąłem czegoś. Nie, to było na dole ta skrzynka. Jezu, jak tupe pary. Chyba jak to mam, to i tak nie mogę. A nie, dało się, widzicie? Paruje chłopa i drugi mnie podczas animacji napieprza. No parowanie to jest taki sam. No nie mogę. To napieprzone gówno. Nie, zawiodłem się. Chciałem wykorzystywać mechaniki tej gry, ale w tej grze się tylko roluje i bije i nic więcej. Krzyżyk kwadrat. Dzięki, Mironek, za 17 lat. Pieprzony skam. Rdan. Srirden. Ja pierdziele, parowanie mnie oszukało. Jepszone gówna. Nie, no w tej grze jest mniej mechanik niż w jedynce, w dupę. No, tylko rol i kwadracik, bo trójkąt jest też skamem. Co chcieli tego robić?
Pomijaj mechaniki, płacz, że mało. Twój stary płacze jak w dupę ciebie widzi. Rozumiesz to, że klikam pieprzoną ripostę, chłop tańczy, roluje, baletnica zapieprzona, w tym czasie drugi mnie pod żebra ładuje kosą. I ja nie mogę nic zrobić, bo jest animacja, w dupę cutscenka. Pieprzyć te riposty. Oficjalnie pieprzyć je w dupę. Pieprzę riposty. Chciałem ich używać. Zostałem oszukany. Cholerne potwory. To nie Sekiro. Ale co to ma, że to nie jest Sekiro? Co ty pieprzysz? Nie, dobra. Ładuję cię. Ładuję cię na łeb. Ale parę działa na nich dobrze, ale na jednego. To nieważne, na kogo będę grał, jak jest więcej niż jeden, to pary jest do śmieci. Bo mnie biją podczas animacji, no. To jest oszustwo. Doj. No chciałem mechanikę gierki użyć, po to dodałem też level w tą. No testowałem, czy zadziała na dwóch. No i jest głównym plektonym. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Olej, nie, oni są słabi, tylko po prostu to jest skam, to pary. To użyję znaków. Czytaj notki. Nie. Pieprzyć. Co jest dobre na upiory? Igni? Irden? Dobra, zróbmy eksperyment. Zasadźmy minę. Co mu to zrobiło? To mu zmniejsza staty? Ja pierdziele, nie no. Popieprzy mnie. Tylko Quen. Ja mam za mało HP, żeby przeżyć. Muszę grać na tym. Muszę na Quen używać. Na jednego mogę użyć tamto. Bo na dwóch to jak mnie jeden dziabnie, jak drugiego bije, to i tak dead. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Słabe itemy jak na ten etap gry? Jak słabe, ja mam początkowe. Ale z jedynki. Są z jedynki. Ja pierdziele. No ja pierdziele. Ty szmato. Nie, ja muszę chyba biegać. Jak mam Quen to użyć i uciekać. I luj. Tak jak wcześniej, ale no nie wiem. Nie mogę agresywnie grać. Czemu? Chyba tak muszę walczyć, nie wiem. Chyba tak, nie? Chyba że silny. Chyba że silny po prostu. I parowanko teraz. Oj.
Muszę... Nie! Unik zrobił, szmaciarz. Nie! 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 Więcej was matka nie miała. Geralt, ty ślepy jesteś? Miecz przelatuje, no ale to srebrny powinien działać. Uch. Dobra, teraz użyję tamtego. Wejdź w to. Wejdź w to. Chido. To nie zwiększa obrażeń w niego. Ale dobra. Jezus Maria, jaka przeprawa w dupę. Popieprzy mnie. Dobra, sejwik od razu. Olej na te, na upiory, no mam, ale... Warto... Na takie pety kastować. Oj. Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni. A ja? Trofeum wypadło? Tak, Quinto, no. Ty... Obrażenia 6. To każdego autoataku? Fajna historia jest, jak czytasz notki. To? Ale to jest trzecie. Pacjent zachorował na dysenterię. Nie ma już dla niego nadziei. Nakazałem odizolować i moduły w jego intencji. Postanowiłem również zwiększyć dawkę moich ziół. Nawiasem mówiąc, zdaje mi się, że owszem, leczą, ale i rozwiązują języki. Po prostu się da iść. Nie będę igrał z ogniem. Ale to trzecie, nie wiem czy nie skipnęłem dwóch, albo będą dalej. Zobaczymy. Urola. Nie! Jezu, trzy! Ty, ale my dużo więcej teraz bijemy z tym. O kurde, jaka różnica! Złapę go. Kretynie, chodź tu. Dobra, jest. Łapka. Wszystko było przemyślane na ciebie. Aha, bijesz mnie i tak, XD. Dobra, nic nie ma useful poza Quen. Chyba, żeś musiał ulepszyć tamto. Nie,
Dobra, ale duża różnica w obrażeniach jest, a tylko jeden item założyłem. Jest szpital. Jedynka. O nie. Gramy tak. Nic nie wyrzucę. Nic. Karta chroni pacjenta. Kobieta wykazuje silne objawy schizofrenii, chroniąc jej urodę, zdecydowałem się zrezygnować z terapii rozpaloną obrączką. Obstając tylko przy ziołach w zwiększonej dawce, ze względu na ataki agresji, nakazałem skuć pacjentkę łańcuchami malunki, które wykonuje na ścianach do analizy. Aha. Wyrzuć zbroję, tak mają ci na dwa hity? No też prawda, wypieprzam szmatę. Iluj. O kurde. Ale OP miecz znaleźliśmy. Halabard. Ile ona? 13 kilo. Topór duże staty ma. Też. Powinienem grać na te duchy z healem. 2% na one shot, powaga. I liczyć na farta. Gdzie tu się idzie? On wracać na górę? Tak bardzo boli. Nie czekaj, gdzie? Błagam. Tu? Pomóż, daj leki. Zasługują na cierpienie. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż, daj leki. Nie dam. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż, daj leki. Masz lek. Mieczu. Lecz stąd. Ty, co jest? O, to ten kolega. Precz! Opanuj się. To nie moja wina. To nie ja. Nie ja. Co nie ty? Ogień. Wszędzie ogień. Nie tak miało być. Nie chciałem tego. Przysięgam. Siema. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Lecz stąd! Jednak damy leki. Zobacz to. Ładne? Lecz stąd! Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na obłąkanych. Puść mnie. Precz stąd. Precz stąd. A ty co? Witam, zając, siema. Bierz leki. Akta. Powaga. Kurde, popije przy mnie. Karta. Pacjent uporczywie snuje urojenia. Podtrzymuje, że został porwany przez dziki gon. Snuje fantazję o świecie, w którym doszło do masowego ludobójstwa,
którym po grobach ludzi spacerują jednorożce. Innym razem fantazje dotyczą pysznych elfich ogrodów. Pacjent otrzymuje ponadto, że gdy rok temu wyrwał się z niewoli gonu i wrócił w naszym świecie, minęło tak wiele lat, że oglądał groby swoich dzieci. Pacjent z długim stażem, najstarszy z żyjących rezydentów, po nieudanej terapii zimną wodą nie rokuje nadziei. Nakazałem skucie łańcuchami zmniejszenie racji żywności, żeby odebrać chorobie sił i ograniczyć zachowanie autodestruktywne. Co jest w dupa? To niezła taktyczka na uzdrowienie człowieka. Za zdrowy był. Trzeba go osłabić. NFZ? No, coś takiego. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. 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 Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Czarni. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę. A wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łasce. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Rać stąd! Porypane w dupę. No i jest. Nilfgaarduch. Zostaw inaczej precz! Podłoga, ruszę się, pełznie do mnie. Oho! Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Zasługują na cierpienie!
Nie ma tu nic. Jest ostatnia akta. Rysunki pacjentki potwierdzają hipotezę o schizofrenii. Bijące z nich okrucieństwo bez wątpienia ma źródło w wydarzeniach z dzieciństwa. Silna trauma. O kurde, w dupę widzu! Czy ciebie popieprzyło? Meszkę w keszkę dał na Golibordę 150 zł. Wiedźminuch uch L i CK. A jak ty, Bartek, fajnie siorbiesz przez tą słomkę uch, znaczy co? Uch, dobrze wygląda ten mod do Gotika. Dziękuję bardzo. No tak, shadery tylko wgrałem. A tak to klasyczny Gothic 2. Dziękuję ci bardzo. Ja pierdzielę, widzę, ty jesteś dupę szalony. Wczoraj przecież też wysłałeś. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Silna trauma ustalić i dominująca matka skrzywiły umysł tego biednego stworzenia. Pacjentka zostanie skierowana na zabieg. Postanowiłem zwiększyć też dawkę mojej mieszanki ziół. Zdaje mi się, że prócz skutków leczniczych wyzwalają one w ludziach prawdę. Prawda nas wyzwoli. Dobra, ty szczerze? To jest ten dom nazistów, których trzymali chorych umysłowo i chcieli się ich pozbyć. To wina Hitlesa. No ale to pasuje, nie? Do czarnych. Przecież to są tacy właśnie. Dzięki KRO za 7 lat. Powód, żeby słuchać dziadka, jest jeden. Czasem nie zbliżaj się! Jak czasem w dupę? Witam, witam. Bardzo witam boli. Już na zapas jak coś, uwaga. Jakbym... Pomóż, daj leki. Nie no, widzę. I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley, żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, pozbądź się go. Zasługują na karę za to, co zrobili. To jest dla nich wyzwolenie. Chodźcie, pokażę wam coś. Chyba nie wiem. Wierzą, wierzą. Kogo ja widzę? Egipka. Pamiętacie mnie? Łapi duchu. Pamiętasz, jak rozrywano mnie kawałek po kawałku? Pamiętacie, co się zrobili z ludźmi z tego domu? Oszukałeś nas! Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawiam cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. Czas rozpocząć ucztę, chłopcy. No i nice. Adekwatna kara. Chcieli wyzwolenia i mają. Pięć dych, pięć dych. Śmierdziuch. Okej. Coś tam jeszcze, na jakiś miecz wiedźmiński, ale to będzie tu? Chyba, że ja dwa takie mam. No. No i git, to quest wykonany? Tu jeszcze coś jest na górze? Stąd przyszliśmy, nie? Czemu się nie mogę wspiąć? To do trolla idziemy, tak, to nie? Znaczy nie wiem, czy mam to przeszukiwać, czy coś tu jeszcze jest. Karłem? Wiedźmin nie jest karłem. To nie jest argentyński hobbit. Wiesz, kogo mam na myśli?
Piasek. Piasek. Do trolla idziemy. Spoko ten questik był. Teraz do trolla. Nakarmiliśmy czarnego, widzowie. Jak się z tym czujecie? Chodzi oczywiście o Nilfgaardczyka. Co tam jest? Gównojady. Cię śmieciu. A na utopce nie było questa? Ja pierdzielę, ostatnią lepą. Ostatnią lepą w kombie. Teraz nie wiem, gdzie był save. Bo po questie, nie? Co ja? Kurra jedę. Sprint, gdzie jest sprint? Gdzie jest sprint? Levela nadal nie wybiliśmy. Paywallek chyba wleciał teraz. Trzeba grać na tym levelu już do końca rozdziału i luj. Classic paywall. Reliad. Dobra, zrobimy test. Za stary na to jestem. Oj, nie robimy testu, bo jest ich trzech. Co, oni nie wybiegają dalej? Zara dead znowu. Ile ty się rozkładasz? Ja pierdziele, oni biją za dużo. Co jest w dupie? Nie. Nie, znowu ostatnią lepą. Kolejni, no co ty? Dość tego, pana to. Co jest? Gdzie bomba? Ty, gdzie bomba? Miałem 6. Tu. Patrz na to.
Świetnie, świetnie. Więcej was matka nie miała. Gdzie ja mam save'a? Ja pierdzielę, znowu tu. Chwila. Dzięki Suzurow za 9 lat. Witam. Witam. No dobra, no to dalej bicie utopców. Dzisiejszy cel streama, bicie utopców, dopóki nie wybijemy całej rasy. Ok. Taki jest plan, widzowie. Muszę bić level, żeby te role ulepszyć, to by dużo zmieniło, mi się wydaje. Albo ich na parowanko. Ty, parowanie by ich chyba na hita zabijało, nie? Oni są dość papierowi. Jak myślicie? Dobra, eksperyment. Gin. Chłopie, parowałem i tak mnie uderzył. Nie, no to jest... Ja pierdzielę, te parowanie to jest serio do wypieprzenia z gry. Przecież jakiś X-Pepper to dodał typowy. Nie no, parowanie to jest ciężki w dupę skam. Uderzył mnie i tak. Idziesz? Czemu nie mogę przeszukać kolegów? Ja chcę z nich luta. Ja pierdzielę ty. Save? Kiedy był? Ja nie mogę sobie save'ować podczas walki. Dopiero jak będę mógł luta zebrać. O, teraz. Silne ciosy. Tak, 4 hity, dużo. Dość tanki są. Dość tanki są te moby. Albo ja mam broń z gówna. Muszę sobie zrobić nową, jak będziemy w mieście patrolu. Bo mogę. W sumie całego seta byśmy chyba już zrobili. Witam, witam, Czarek. Witam. Nie bij. Sejwik. Buty. Co? A pułapka. A buty lepsze niż nasze? Ta. Tupe. Buty losowego typa na ziemi lepsze niż nasze. Nie jest dobrze. Bo mamy złe EQ. Wiecie? Odnoszę wrażenie, że mamy złe EQ. Ty tu się dajesz?
Czekaj, ja muszę iść tu. Troll był na wodzie, widzieliśmy go. Tam. Jest! Dobra, uwaga. Tupę. Malutki ten troll. Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój! Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz! O kurde! Ta? Za stary na to jest. Zobaczymy, kto dostanie. On mnie zaraz zabija. Zostaw go, rzucił się na mnie. Zbił mi tym znak. Rozumiesz? To jest po prostu oszustwo. No. Już! Nie bij! Jużem grzeczny! Za późno. Pogadajmy. Jesteś pijany. Wódka dobra. Głowa boli, ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście. Wracam do leża, mięso nie pachnie, baba leży, głowy nie ma. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Dobra. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz szlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Ten chodzi. Ma platfusa. Dobra. Popytamy tych, co chcieli, żeby naprawić. Na razie to pieprzyć. Trzeba wrócić, zrobić miecz. Gdzieś głowę trolla? Nie. Dobra. Do Rosza, masz rację. Trzeba się udać do Rosza. Koniec. Śpi. Spać poszedł. A jeszcze tu na górę pójdę, zobaczę co jest. Jak się da wejść. A to rzadkość w tej części, to coś musi być. Nic nie ma. Nic. Nic. Tu coś jest? Ty. Przejdź się po prostu? Jump your way. Dobra, do kowala idziemy. Ty, my w złą stronę idziemy w ogóle, niż do miasta. T-
Tu można jedynie eksplorować, jeżeli coś tu serio jest. To, że on mnie uderza tym, jest po prostu w dupę skam. Przecież... Pieprzyć. Witam, GigaChat. Siema, siema. Witam, witam. Dobrze cię widzieć. Nie widziałem cię jakiś czas. Znaczy, dałeś suba chyba wczoraj, ale nie licząc tego, to cię nie widziałem jakiś czas. Gdzie się podziewasz? O, jest coś. Tu świeci. Powaga. Kingdom Rush zagram. O kurde, ty bandyci! Dobrze. Ja pierdziele, nie no to jest po prostu. Już mi zbił to, ja pierdzielę, mnie naprawdę zaraz popieprzy z tymi hitboxami w tej grze. Przecież czemu to, czemu? Co on ma w dubie? Co to jest? Co on robi? Nie, jak go zrobić, że mnie nie zwanshotował? Ard, ard. Co? Coś mi uderzyło. Łucznik tu jest? A trapik. Tak. A. To jest moment na... Nie ma czegoś takiego jak moment na parowanie. Ja pierdzielę, zły miecz. Srebrny był. Co jest? Co był taki tanki? Czekajcie, gdzie ten najgrubszy z nich? Wziąłem już luta, nic nie miał? Skam. Wchodzimy im do chaty? Ja pierdzielę, ty. Nie no, niemożliwe, żeby oni nie mieli klucza.
Ty. Z ziomkiem siedzę, pijemy whisky, oglądamy ciebie, to przy... Tak, o. Przy na czasach chillujemy. No i git. Tam witam. No dobra, nie ma to, nie ma. Pieprzyć. Do miasta. Da się oznaczyć jakoś to miasto, czy... W tej grze oznaczanie to bardziej... Wiesz, jakbym powiedział. Bardziej, no wiesz co. Bardziej, no wiesz co. Tak, bardziej istota. No i levela nie wbiliśmy. Tyle mobów ubiliśmy i nie ma levela. Czyli tu w ogóle się nie farmi expa na mobach. W ogóle. Ja pierdziele, zabił. Nie, te moby to... Dobra, ja muszę do miasta, muszę nowy koseta zrobić. Naprawdę zaraz popieprzy. Co? Nie da się przelewelować. Tu w ogóle nie dostaje levela. Nic. Aha, XD. My to chyba wyszliśmy na jakieś tereny typu, że tam testy były gry robione. I gracz nie powinien się dostać. Dobrze mówię? Ewidentnie tak było. Ewidentnie. Tam gracz żaden nie powinien mieć prawa wstępu. Wiesz, bandytów dali na test, pułapki na niedźwiedzie i tak dalej, i tak dalej. Teren zapali sadomorków, dokładnie. Daj mi luta. Po co ten delay, no? Wiem, że w Wiedźminie 1 tak było, ale tego akurat mogli nie brać. Aloj. Dobra, gdzie tu się wchodziło? Trzeba wejść się znaleźć. Odbierz nagrodę, a gdzie on jest? Tu za płotem chyba. Czy za murem? Są tu dwa wejścia do tego miasta? Ja chyba naokoło idę. Tak? A, okej. A, uszluj. Nie grałem w trójkę. Żadnego nie grałem. Gram pierwszy raz w trylogię. Ostatnio jedynkę skończyłem. Teraz dwójeczkę gramy. Prawie level. Jeżeli to jest pasek expa. Prześpijmy się do rana.
do kowala. Kupimy seciki od niego na miecze i może na te zbroje, tylko to pieniędzy na to nie będzie. Ja pierdzielę, mamy 4 stówy. Co, w kości gramy 3 godziny teraz? Po 30 golda zbierania. Aj, do rosza. I co tam u was słychać, moja droga? W gospodarstwie? A, w dzień wołania dzieciak. I starucha. Ta, to tu. Geralt z Rivi? Tak. Mamusiu! 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 Widzę, że macie parę rzeczy, które mógłbym pożyczyć. Kac. Ma klucze. A ty co, babka, masz klucz? Jak miło. O, czyli on wszystko. Czym się zajmujesz? Jestem królewskim chorodniczym. Dbam o zaopatrzenie flotsam, o stan fortyfikacji i tak dalej. A więc to do ciebie mogę się zgłosić po nagrodę. W rzeczy samej. Wystarczy, że wypełnisz formularz H12 i zgłosisz się z nim. Mam immunitet. Nie muszę. Aha. Cóż, tablicę ze zleceniami znajdziesz pod karczmą. Życzę udanych łowów. Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Ile? 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 200. Ja pierdzielę, 200. Człowieku, z czego ja mam żyć? Przyniosłem truchłanek kerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. Nie, nie wyświetla się ile. Nie wiem czemu. Tylko wyskakuje oreny. Nie tu nic, ale exp. Chociaż... I tak mało. To dało 75 expa? To jest exp? Też dwie. Nie, czekaj, dwie albo 150? Ja pierdzielę, jak mało, Boże. Z czego ja mam żyć? Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba? Czekaj, Samuel, za 27 lat? Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Pamiętam, jak kończyłem podstawówkę, to wtedy oglądałem ciebie. Teraz kończę srać i też oglądam. Wyrosłem na Żyda z obciętym siurem. Dzięki za 21 lat, okej. Padam do nóg. Jak zdrowie? To dziwna propozycja. Mamusiu! Do kowala. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!